Naukowcy w końcu ujawniają prawdę o Titaniku. 14 kwietnia 1912 roku o godzinie 23:40 Titanic miał straszny wypadek, który po 3 godzinach doprowadził do ostatecznego zatonięcia statku. 2:20 rano. Wczesnym rankiem 15 kwietnia największy statek w tamtych czasach całkowicie zatonął pod lodowatą powierzchnią Oceanu Atlantyckiego. Titanic zabrał ze sobą ponad 1500 osób, które zanurzyły się w podwodnym grobie. To więcej niż 2/3 wszystkich osób na pokładzie. Przyczyną tej strasznej katastrofy, która doprowadziła do tak wielu śmierci, była góra lodowa, w którą statek uderzył. Lub przynajmniej nam tak mówiono. Ale naukowcy najnowszymi odkryciami podważyli tę teorię. W tym filmie powiem całą prawdę, która została pochowana już ponad 100 lat temu. Jego długość całkowita wynosiła 269 metrów, szerokość 29 metrów i miał objętość użytkową około 46 ton. Titanic wydawał się niezniszczalny. Ludzie mogli chodzić przez wiele niezliczonych korytarzy i pokładów. Nawet oficerowie statku potrzebowali ponad 2 tygodni, aby zapamiętać najważniejsze korytarze statku. Titanic miał 4 ogromne kominy, każdy z nich ważył 60 ton i rozciągał się 25 metrów nad pokładem. Tak imponująca wysokość była konieczna, aby uniknąć opadania sady na pokład. Kominy zostały ustawione pod kątem 30 stopni, dzięki czemu wyglądały jeszcze bardziej zadziwiająco i imponująco. Niemniej interesujący był koszt statku. Było na to przeznaczone 7,5 miliona dolarów. Jeśli weźmiemy pod uwagę nowoczesne kursy walut i inflację, w 2016 roku płaciliby 166 milionów dolarów. O dziwo, okazało się, że to tańsze niż produkcja słynnego na całym świecie filmu Titanic z 1997 roku. Kosztował 200 milionów dolarów. Stocznia Harland & Wolff zatrudniła 3000 ludzi do zbudowania statku. Nawet z ogromną siłą roboczą, pracując 6 dni w tygodniu od 6 rano, wykonanie monumentalnego zadania trwało 26 miesięcy. To była trudna i niebezpieczna praca. Wyobraź sobie, że robisz coś na wysokości 20-piętrowego budynku, bez lin zabezpieczających. Ale ci ludzie potrzebowali pieniędzy na utrzymanie swoich rodzin. Budowniczowie dostawali około 2 funty tygodniowo, co nie brzmi zbyt dobrze, ale wtedy była to płaca konkurencyjna. Niestety w trakcie procesu budowlanego zginęło 8 osób, a 246 zostało rannych. Naprawdę ciężko jest pojąć taki skomplikowany mechanizm, a ludzie poświęcali się z całych sił. Można powiedzieć, że pieniądze przeznaczone na jego budowę po prostu zatonęły przez jedną górę lodową. No cóż, nowe odkrycia dają nam powód, by sądzić, że pierwotną przyczyną nie był lód, a ogień. Dziennikarz Senan Molony bada los Titanica od ponad 30 lat. To on odkrył wielką na 9 metrów czarną plamę na kadłubie statku, po zbadaniu zdjęcia zrobionego przed odpłynięciem Titanica. Dziennikarz zdobył album wcześniej niepublikowany, fotografię pokazującą konstrukcję statku i przygotowania do jej pierwszej i ostatniej podróży. Ogień musiał palić się przez około 3 tygodnie w bardzo wysokiej temperaturze, zanim ktoś to zauważył. Eksperci od metalurgii są pewni, że takie warunki mogłyby łatwo osłabić metal i zmniejszyć jego siłę aż o 75%. Właśnie dlatego góra lodowa nie miała problemu z wyrwaniem dziury w burcie statku. Gdyby nie ogień, byłoby to niemożliwe. Ale fakt, że góra lodowa trafiła dokładnie w miejsce z kompromitowanym metalem, jest jednym z niesamowitych ogniw w łańcuchu tragicznego zatonięcia Titanica. Kierownictwo projektu wiedziało o pożarze i o tym, że statek nie powinien wyruszać w tą brzemienną podróż, ale oznaczałoby to bankructwo dla właścicieli statku. Chodzi o to, że w tym czasie górnicy strajkowali w całym kraju, więc nie było węgla, który podtrzymywałby Titanica. Ale bilety zostały już wyprzedane, a do tego czasu inne statki zostały odwołane. Wszyscy chcieli być pierwszymi, którzy popłyną na największym statku znanym ludzkości. Dlatego właściciele Titanica kupili cały węgiel, jaki mogli znaleźć, a nawet węgiel z innych statków, ponieważ anulowanie podróży nie wchodziło w rachubę. Aby ukryć prawdę, statek został obrócony w taki sposób, że znaki ognia zostały skierowane ku morzu. Dlatego pasażerowie nie mogli ich zobaczyć. I w ten sposób zaczęła się podróż największego statku na świecie. Wielkie schody zajmowały 7 z 10 pokładów statku. Zdobiły je obrazy, brązowe cheruiby i dębowe boazory, wypożyczone dla pasażerów pierwszej klasy, w tym basen z podgrzewaną wodą, łaźnia turecka, siłownia, tor do squasha i salon kosmetyczny. Panie nawet mogły zamówić stylistę, aby pomóc im przygotować się na obiad. Mieli nawet na pokładzie gazetę o nazwie Atlantic Daily Bulletin.
Było nawet specjalne miejsce w pierwszej klasie na psy pasażerów. Zwierzęta były karmione, przejmowane na spacery i mogły nawet zostać przeszkolone podczas podróży. Posiłki do pierwszej klasy zawierały 13 dań, każdy z własnym winem. Była to wielka okazja, która trwała około 5 godzin. Było tam 1500 butelek wina, 20 tysięcy butelek piwa i 8 tysięcy cygar. Ale nie było lornetki. Dlaczego warto o tym wspomnieć? Ponieważ lornetka mogła uratować Titanica. Oto kolejny tragiczny zbieg okoliczności w łańcuchu niefortunnych zdarzeń. W tamtych czasach nie było systemów sonarowych, aby wykrywać zagrożenia. Specjalni ludzie obserwowali przez lornetki, ale lornetka na Titanicu została zamknięta w specjalnym przedziale. Jedyna osoba z kluczem do szafki, drugi oficer David Blair, została zastąpiona w ostatniej chwili. Tak się śpieszył, żeby opuścić statek, że zapomniał przekazać klucz do swojego zastępcy. To fatalne zapomnienie odkryto dopiero 3 dni później, gdy statek był już na morzu. Gdyby załoga dostała lornetkę, wcześniej zauważyliby górę lodową i mieliby wystarczająco dużo czasu, aby uniknąć wypadku. Być może katastrofy można by było również uniknąć, gdyby statek nie przekroczył limitu prędkości. Nie nadążali z harmonogramem, a to było nie do przyjęcia, ponieważ mogłoby to zrujnować reputację Titanica. Dlatego statek poruszał się z prędkością znacznie większą niż ta, do której został zaprojektowany. Kolejne zaniedbanie wzięło się z łodziami ratunkowymi. Aby pomieścić wszystkich ludzi na pokładzie, Titanic potrzebował około 60 łodzi ratunkowych. Główny projektant planował wyposażyć statek tylko w 48 łodzi, ale ostateczna liczba ta spadła nawet do 20. Dokonano tego wyłącznie ze względów kosmetycznych. Te 20 łodzi mogło pomieścić tylko 1/3 wszystkich ludzi statku. Zaskakująco tak ogromnie niewystarczająca ilość łodzi ratunkowych była technicznie legalna. Zgodnie z ówczesnym prawem, liczba łodzi zależała nie od liczby pasażerów, ale od tonażu statku. Co więcej, w czasie budowy Titanica ćwiczenia na łodzi ratunkowej były standardową praktyką na liniowcach oceanicznych. W ten sposób załoga mogła przygotować pasażerów na wypadek sytuacji awaryjnej. Jednak nic z tym nie zrobiono. Kapitan Edward John Smith odwołał ćwiczenia zaplanowane rano w dniu zatonięcia Titanica. Nikt nie zna powodów jego decyzji, szczególnie biorąc fakt, że inne statki przekazywały ostrzeżenia o lodzie w wodzie w pobliżu. Być może dlatego zajęło załodze ponad pół godziny, aby uruchomić szalupy ratunkowe zamiast standardowych 10 minut. Niektórzy obwiniają również kapitana, że pozwoliłby pierwsza partia łodzi ratunkowych opuściła statek w połowie, będąc puste. Pierwsza łódź, 60 miejscami, zawierała zaledwie 27 pasażerów. Dlaczego nie były pełne? Na początku ludzie niechętnie opuszczali statek i nie zdawali sobie sprawy, że znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie. W 2012 roku naukowcy odkryli, że kapitan Smith nie zdał pierwszego egzaminu nawigacji. W końcu zdał, ale kto wie, być może to też odegrało swoją rolę w katastrofie. Gdy Titanic tonął, załoga wysłała kilka sygnałów alarmowych. Jednak statek płynący w pobliżu zignorował awaryjny rozbłysk na niebie. Kapitan kalifornijski stracił później pracę po tym, jak ten fakt wyszedł na jaw. Ale współczesnym badaczom udowodniono swoją niewinność. No cóż, lepiej późno niż wcale. Powodem, dla którego nikt nie zauważył sygnałów z Titanica, może być spowodowane zjawiskiem załamania światła. Gdy warstwy zimnego powietrza znajdują się poniżej warstw cieplejszego powietrza, powoduje się odwrócenie termiczne. Inwersja termiczna z kolei prowadzi do nieprawidłowego załamania światła. W skrócie, wszystko to tworzy miraż i takie miraże zostały zarejestrowane przez kilka innych statków pływających w tym obszarze. Historyk Tim Moulton jest również przekonany, że nocna refleksja może być powodem, dla którego obserwatorzy przegapili górę lodową. Tragiczny i niefortunny łańcuch zbiegów okoliczności, ognia lub lodu, cokolwiek to było, zabrało życie setkom ludzi. A do dziś pozostaje to wielką tajemnicą. W jaką teorię o katastrofie wierzysz? Podziel się swoją opinią w komentarzach. A jeśli film Ci się spodobał, to koniecznie zostaw łapkę.